Rumunia, okolice Bukaresztu, XXI wiek. Witajcie na następnej wyprawie. Kontynuując serię niebezpiecznych dzielnic na świecie, dziś zabierzemy Was do piątego sektora Bukaresztu, a konkretnie dzielnicy Ferentari. Ferentari nie bez podstaw uważana jest za najniebezpieczniejszą dzielnicę stolicy Rumunii. Według policyjnych statystyk to tutaj dochodzi do największej ilości przestępstw. Zamieszkiwana jest praktycznie wyłącznie przez cyganów i była świadkiem wielu przestępstw, kradzieży i szemranego handlu oraz po prostu biedy. Na dzisiejszej wyprawie towarzyszyć nam będzie Alex, który wychowywał się ze społecznością romską i razem z nami potwierdzi albo obali mit, że Ferentari jest najniebezpieczniejszą dzielnicą w Rumunii. Pierwsze miejsce, gdzie jedziemy, to nie jest de facto sama dzielnica, tylko wioska Sintes, która jest zaraz obok naszego hotelu, generalnie 15 minut, więc zaczynamy dzielnicę od wioski. The word gypsy doesn't necessarily mean something bad, yes? They call themselves gypsies. Yeah, it's like you're saying you are Polish, I'm Romanian, they are gypsies, yes? We are the Romanian people. Yes, and they are the Roma people. Mm-hmm. Roma Romanians. So then people think that when they hear about Romania, they think, oh, this is the land of the Roma people and the gypsies. Yeah, but it's the same. It's very far from very the difficult. Truth. Słuchajcie, dojeżdżamy do wioski. Na początku musimy trochę pochodzić, zapoznać się z okolnymi mieszkańcami. Przed nagrywaniem usłyszeliśmy, że zależy od humoru. Jeżeli źle spali, to mogą nie być rozmowni. Oczywiście wychodzę z włączoną kamerą. Bogdan miał przeprowadzić z nami wywiad, ale zakumał, że jest poszukiwany przez policję i powiedział, że zdjęcie możemy sobie zrobić, ale wywiadu nie do końca, bo się boi, że go znajdą, ale przy okazji jesteśmy takim atrakcją turystyczną, że cała wioska zaczęła wyjść się, cieszyć się, śmiać, także pozytywnie na razie. Wiesz, teraz się śmieją, ale ja już nerkę schowałem, co nie? Zobaczcie, to jest niesamowite, że wywalili taką chatę, która jest nieotynkowana, nieocieplona. I u góry już nie ma okien. Tutaj najpierw musimy pogadać, no i widzieliście, no po prostu się dzieje chaos i albo dostajemy informację, że możemy, albo nie, no ale jak możemy, to zazwyczaj wszyscy nas dostajemy informację, że możemy, a potem, że jednak go ściga policja. No. Tata, u tata! He's saying that the father of his father was born here. A, tata, to po polsku tata też tata. Ask them why they have golden lion. Story? Story. Ozdoba chyba. He's telling that there's a story, but I don't think he's gonna tell us the story. And for beauty, ah, they like this decoration. Okay. Ah, okay. Yes. The whole family live on there. How many toată people? Toată familia noastră locuiește aici, în casa asta? Da, eu cu baba. Just them. Can you just ask them if they want us to go inside or this is too fast? Întreabă dacă poate să vadă înăuntru un pic. Okay, so thank you. Thank you. Mulțumesc mult de tot, sănătate. Thank you. Thank you. Tak serio, co nie? Uważajcie, ten nerkę sobie schowajcie, czy dokumenty. Bo ja się, no może to wygląda źle, co mówię, ale tak jest, bo zobacz, ile dzieciaków już wokół nas lata, co nie? Ale my jesteśmy po prostu atrakcją, największą atrakcją. Ja wiem, ale wiesz, masz niby telefon i tak dalej, co nie? Zobaczcie w ogóle, ile ludzi wyszło, co nie? Co tu się dzieje? Bo wiesz, no obcy wchodzą na dzielnicę. Dzisiaj jeszcze jest niedziela, co nie? Znaczy, to chyba dla nich nie ma znaczenia. Różnicy. Chyba nie. Dzisiaj dzień niepracujący. W ogóle to mnie rozwala, że my wchodząc tutaj, za chwilę wyszło, wiesz, tysiąc tych osób dookoła, każdy nas pyta, o co chodzi. Teraz koleś, jak słyszycie, zamyka bramę, bo no, chcieliśmy nagrać w środku bryczkę i konia, ale nie pozwolił. Natomiast niesamowite jest to, że oni potrafią zrobić taki chaos, że ja nie wiem, co się dzieje, co nie? Właśnie tutaj dookoła ciągle nas biega, ciągle ktoś z kimś musi rozmawiać. Są bardzo na razie dobrze nastawieni do nas. No na razie spoko. Bo ci widać, no bo też tam powiedział, że no nie chcą, jakby trochę się wstydzą i boją tego, że no nie wszyscy się zajmują czymś, co jest legalne, więc... No, powiedziałbym inaczej. Mało osób zajmuje się tym, co jest legalne. Więc tutaj dlatego my możemy sobie chodzić głównymi uliczkami, którym bez przewodników i tak byśmy tu nie weszli, więc to już jest dużo. Ale na tą chwilę no ciężko wejść na podwórka, no bo no wiadomo, no my kręcimy filmy, nie ufają nas. What can happen if we go over there without you? Here? Mm-hmm. Well, you're gonna be...
then they're gonna gather around you, yeah, and they're not gonna understand what you're doing. Mm-hmm. So if you are with me, I make the connection. It's also one of my qualities. Okay. To make the connection. But this is dangerous to go over there without the guide? It can be, like you can imagine. Że my chcemy... nagrywamy coś, wiesz, dla policji, no, co, nie? No, tak pewnie myślą. No wiesz, no, wszyscy się tutaj boją, wiadomo jak żyją. Ja też chcę tak o tych mówiącej, bo... Ja, a po prostu ja poza me. One poza me. To discuss freely, because here people, they don't do... He's yours? He's not mine, but people here, illegal stuff. Już od najmłodszych ten lat żebra, co nie? On po prostu przyszedł do nas żebrać. Tak, tak? Nasz przewodnik wygląda trochę jak badass, przynajmniej tak jak sam mówi, w sensie jak taki twardziel. A cyganie mogą traktować go, że jest z policji. No my się ubraliśmy niestosownie, więc w większości myślą, że chyba jesteśmy... No właśnie. Więc w większości chyba się obawiają, że przyjechali tutaj tajniacy z akcją policyjną, więc Alex musi co chwilę mówić, że nie jesteśmy z policji, jesteśmy z Polski, nagrywamy film dokumentalny, ale cały czas każdy, kto podjeżdża, się zatrzymuje, jest zaciekawiony. Słuchajcie, co my tu robimy? Poza kamerą rozmawialiśmy z naszym przewodnikiem a propos kultury cygańskiej i taką ich mądrością ludową jest przekazywane z pokolenia na pokolenie inny rodzaj przedsiębiorczości, jaki my rozumiemy. Generalnie oszustwo, kombinowanie i jakieś lewe ruchy są oznaką przedsiębiorczości dla cyganów, dlatego statystyki przestępczości są większe w kulturach cygańskich, w ośrodkach zamieszkanych przez cyganów, a przy okazji mieszkają jakieś 100 metrów stąd, także to nie jest jakieś wysypisko śmieci. Kilometr dalej to jest dalej wioska cyganów. Słuchajcie, też nie chcę, żeby od razu wyszło, że w filmie będą nas obrzucać, ale jacy jesteśmy, przecież to są ludzie, oni nie wszyscy kradną. Owszem, nie wszyscy kradną, niektórzy się asymilują, niektórzy wysyłają swoje dzieci do szkół, swoje żony, bo tutaj normalnie na przykład w tej wiosce w większości tak nie jest. Żona zawsze jest w domu, jest jakby gospodynią, ale nie o tym mówię, ponieważ cyganie sami się określają ludźmi gospodarnymi w momencie, kiedy, można powiedzieć, kombinują, kiedy kogoś okradną, kiedy zarobią lewe pieniądze, dostaną te pieniądze, dla nich to jest oznaka przedsiębiorczości i mądrości. Więc oni mają taką kulturę i to nie jest jakieś ciśnięcie właśnie ich, tylko no po prostu mówienie faktów. Oni z tego, że kradną, są dumni, bo dla nich to jest oznaka przedsiębiorczości. Ktoś, kto nie kradnie, ktoś, kto idzie do sklepu i zabrawia w takiej Biedronce, jest człowiekiem, który traci czas i traci pieniądze. No, ale na tą chwilę naprawdę są dobrze nastawieni do nas i nawet te dzieci, które chcą od nas pieniądze, a właśnie, nie są takie bardzo nachalne. No oprócz tego jednego, co za nami przeszedł 200 metrów. Szedł sobie a nie przeszkadzał. Natomiast właśnie to jest to, co nam też powiedział przewodnik. Nie dawać kasy, tak? Bo jeżeli pokażesz, że komuś coś dasz, bo na przykład ci pęknie serce, to za chwilę ich będzie 30, tak, co, nie? Tak, dasz jednemu 10 euro, to musisz mieć około 1000 euro, żeby tak. Przecież zapytaliśmy się kobiety, czy nas wpuści do domu. Ona mówi, że chce za to pieniądze. Zapytaliśmy się, ile jest 100 euro, co, nie? No. A za dyszkę dałbym. No to... Nie mówię, że mam za darmo, co, nie? Tak, uczciwa cena za gościnę. Powiem ci tak szczerze, że jak patrzę na przyłącza do tych domów, to się czasami zastanawiam, czy te przyłącza to są rzeczywiście zrobione przez elektrownię, co, nie? Wracamy znów do Agioli. I jedziemy tym razem do miasta. Z wioski wyjechaliśmy do piątej strefy, że tak powiem, Bukaresztu, a mianowicie do dzielnicy nazwanej Ferenderi, tak? Czyli tej dzielnicy, którą zawsze, jak wpisuje ci najniebezpieczniejsze miejsca w Rumunii czy w Europie, wyskoczy właśnie wam Ferenderi. Na miejscu numer jeden, więc idziemy się teraz przejść, a co najlepsze, że właśnie nasz przewodnik dorastał w tej okolicy. Nie wiem, ile czasu minęło, ale parę minut od tego, jak wyszliśmy, zaraz do nas podeszli kolejni ludzie, co tutaj robimy i tak dalej. Alex musiał wszystko wytłumaczyć, ponieważ co chwilę się musi tłumaczyć, ponieważ czego oni się akurat w tym przypadku boją, a mianowicie te wszystkie balkony, które widzicie, są pobudowane oczywiście niezgodnie z prawem i bez żadnych zezwoleń. To jest jedno.
A drugie to jest to, że była tutaj taka śmieszna historia, że mieli telewizję, tą kablówkę, to nie? No, więc ukradli kable od tej kablówki, które dali na złom, zostali bez telewizji, więc wszyscy mają teraz anteny satelitarne. Chillaucik, tutaj już pan w czapce po lewej stronie nas obcina. Ale to już nie wygląda aż tak, no zależy, bo jak zaczynamy wchodzić w głębiej, to widzę, że się robi coraz grubiej. No tylko, że mimo wszystko nadal to wygląda, wiesz, no to zależy bardziej od ludzi, którzy tu żyją, ale nie wygląda to tak źle. Zobacz, tu dobudowali sobie w ogóle pokój, to tak. Nie? No ale kto im zabroni? Przecież nikt nie przejedzie, nie powie tego, nie może, teraz proszę to zburzyć. No, no tak. Nawet jak ci powiedzą, no to co, no to tutaj, no wiesz, tutaj taka jest taka patowa sytuacja, tak, to, nie? Tutaj, no taka samowola trochę jest. Tak mi się to uda tylko nagrać, wiecie, tak z przyczajki, że tak powiem, bo... Budują sobie balkon tutaj po lewej stronie. Znaleźliśmy reprezentanta Romów właśnie w tej jednej z podobno z najniebezpieczniejszych dzielnic w Europie i na pewno w Rumunii. Jak wiecie, chcemy obalić, czy tutaj jest niebezpiecznie, czy bezpiecznie. Dlatego najlepiej spytać kogoś takiego, kto można powiedzieć nie tylko tutaj żyje, ale zajmuje się tym wszystkim, aby tym ludziom żyło się tutaj lepiej, bo coraz bezpieczniej. Okay, so first question is how people live here. Here is the dangerous or this is the myth? Nu este nicio problemă, pentru că la momentul de față nu mai este neapărat numai o comunitate romă. Nu este doar o comunitate. Și avem și o community of gypsies. Și a full community of gypsies. Și avem și comunitate de români în aceste locuințe insalubre. Locuiesc și populație majoritară. I have question about this balcon. Who do this person? Deci, vis-a-vis de această construcție pe care dumneavoastră o vedeți aici, rezultă din faptul că este o familie numeroasă și o locuință de genul ăsta este foarte mică și probabil cei care locuiesc acolo sunt peste două persoane, da? Și își lărgesc spațiul de locuit, își creează niște condiții mai bune de viață. We're working normal gypsy people, for example, young people who finish the school and they working here with this district or try to do something legal, ilegal, depinde. Ați atins un subiect foarte sensibil vis-a-vis de situația romilor din nu numai din acest cartier. La nivel național, pentru că situația lor la momentul de față este una oarecum problematică și dramatică. Foarte mulți tineri nu și-au cursurile terminate, nici măcar nivelul de școală elementar. Problema locurilor de muncă, nu numai pentru noi, populația romă, este o problemă. Este o problemă la nivel național, să spunem, în care oamenii își găsesc foarte greu de muncă și majoritatea tinerilor, că sunt gipsi, că sunt romi sau că sunt români, aleg să migreze în comunitatea europeană. Ok, so thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Spójrzcie, że znajdujemy się w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic w Europie, no tak naprawdę nie tylko samej Rumunii, a no chodząc tutaj, no można powiedzieć, że jest no trochę brudu gdzie niegdzie, ale jest tutaj naprawdę czysto. Porównując no niebezpieczne dzielnice w Polsce, powiem wam szczerze, że tutaj przechadzając się ja nie czuję jakiejś różnicy. Już gorzej było na tej wiosce. No gorzej tam było w tej wiosce rzeczywiście, no ale jeśli chodzi o samą stolicę i samą to tutaj, mimo to, że jest tutaj niebezpiecznie, to jest tutaj w miarę czysto. I'm gonna take you to Alea Livezilor, is the name of the place. This a few years ago was a very dangerous part of Bucharest where people would not go in. To jest naprawdę, nie wiem, z 5 minut jazdy od tego miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą. Już nie wygląda to tak kolorowo. Zobaczcie, elewacja od dołu odpada, gołębie wcinają. Oni w ogóle wyrzucają śmieci przez okno.
To są kuchnie pewnie i wszystko ląduje za oknem. Już wiemy wszystko. Rzeczywiście nasze domyślenia były prawidłowe, ponieważ jak widzicie, boki tych ścian są przegnite. A to dlaczego? Ano to dlatego, że zostały tutaj kiedyś wyrzucane śmieci przez okna. Zresztą robią to cały czas. Jakiś rok, pół roku temu przyjechała tutaj ekipa, która to wysprzątała, ale jak widzicie, no niestety mieszkańcy tego nie szanują. To są mieszkania komunalne i te śmieci cały czas znajdują się na ulicy. Po prostu to, co im zostaje, nie wyniosą na śmietnik, tylko wyrzucą przez okno. Aż do takiego stopnia, że do pierwszego piętra gnije blok. Słuchajcie, jedziemy dalej i tutaj była taka śmieszna sytuacja, że jak wychodziliśmy z osiedla, to nawet nasz przewodnik, jakby to powiedzieć, nie czuł się tutaj komfortowo, w dużym skrócie, tak? Więc spędziliśmy tutaj w sumie ile? Może z 2 minuty? No może nie, no, z 10 minut. W ogóle powiedział, że ci ludzie, którzy tam są na tych schodach stoją, no nie bardzo ich lubi. No on tutaj już był nie raz i pewnie parę razy z nimi miał problem. Więc to są tacy, z którymi się nie pogada jak z większością, tylko oni powiedzą idź stąd, mówiąc ładnie, bo coś ci zrobimy, no i tyle, nie? I wielokrotnie też podkreśla, żeby nie przesadzać, żeby nie pchać za mocno, że to co się udało, dało się z kimś pogadać, że dało się spotkać kilku miłych ludzi, ale jak przeholujemy, no to przeholujemy, więc też nie można przeginać, nie? Tak jest. No i znajdujemy się na ostatniej, ale to nie znaczy, że najgorszej albo najlepszej. Dzielnica nazywa się Rachowa. Jest to dzielnica, która również jest romska i również jest bardzo niebezpieczna. One wszystkie są, można powiedzieć, nieopodal siebie. Sądzę ze względu na to, że to społeczeństwo właśnie Romów lubi być zawsze ze sobą blisko. Tak, i to wszystko to są wejścia do domów. A, polis, ten. Setia polis. Hello? Sorry za takie ujęcia z przyczai, ale wiadomo o co chodzi, co nie? Tutaj dużo filmu jest z przyczai, tak naprawdę. No. Co? Tak, to see the inside. O, dobra, możemy wejść do środka. Ale super, że nam się udało. Zobaczcie, to jest ta dobudówka. Alex, can you translate? Yes, one second, I'm coming. So she's saying that this is what she made. This, they made this. Okay, czyli this sama zbudowała to. This is her house. Okej, okay, tu już się zaczyna jej dom po prostu, tak? W ten sposób. No tutaj na przykład w lato może być, wiesz, chłodno, fajnie, albo gorąco. Not even water they don't have. Ah, they don't have running water. Running water, nie mają they wody. Go and take water from... Electricity? They have electricity? Electricity, yes, they have electricity. Okay. Dla mnie legal jest trust, to nie ma są. No i legal, ale... Legal jest legal. Okay. Tym razem na legalu, dobra, i co? A, tu jest toaleta, tak? Tu jest łazienka, okej. Okay. Czyściutko, płyteczki. Zobaczcie, jest terma, tu jest ciepło. Ziemniaczki się gotują, tak? About 10 people sleep at night here, in this room and the next one. Yes. And the next room is big like that? Or? Yes, so in these two rooms about 10 people sleep at night. Why 10 people? Because that's their family. Ah, so whole family of them. Okay. Ah, she has nine children. Okay. Nine children and the children have children. Uh-huh, okay. Some of them are away, some of them are here, some of them, yeah. Also, it's interesting to see the... Yeah, that wall. No, not the wall. What? Pictures? The pictures. No te pomytańcza, to we will never forget some more. Copy my memory, David. How's that? Two of their, those are two of her sons who died. Aha, okay. How come on with all? A unul de ciroză și unul mi-a murit în Spania. L-am adus de acolo. Nu știu. No, from different problems. Okay. Health problems. Okay. Health problems. Okay. Okay, so thank you very much to show us this. We should just give her something? Yeah, maybe. I give her something. Or maybe? Oh, yeah. Okay, it's fine? Yeah, 10. Yeah, it's okay. Uitați aici, că ne-ați primit în omul, da? Thank you very much. Thank you. Oczywiście nie za darmo, że tak powiem, ale ten, ale zobaczcie, pani żyje w dwóch takich pokojach, tam jeszcze jest jeden, tam poszła chyba córka się ukryła. Thank you very much. Sorry, że takie te ujęcia są chaotyczne, ale wiecie o co chodzi, że tak powiem. Natomiast niesamowite jest to, że ta pani tak od strzała zgodziła się nas wpuścić. A druga niesamowita rzecz jest taka, że słuchajcie, ludzie żyją
pokoju, który jest wielkości u nas toalety, co nie? No tak, no. Schowka namiotu. To, że nam się udało tam wejść, strasznie się z tego powodu cieszę, bo to było tak, wejść do pokoju, znaczy do domu, gdzie mieszkają Romowie, w niebezpiecznej dzielnicy. I 10 osób, co nie? Niesamowite. No dobra, widzieliśmy dziś romską wioskę, dzielnicę i kilka osiedli. Każda z nich mniej lub bardziej niebezpieczna, ale jak to wszystko podsumować? Przez to, że byliśmy z Aleksem, mieliśmy wrażenie zamknięcia w takiej kuli ochronnej. On był naszym tłumaczem i przewodnikiem, ale tak naprawdę, będąc szczerym, w niektóre miejsca nie zapuścilibyśmy się bez niego, oczywiście posiadając dzisiejszą wiedzę. Szczególnie na wioskę oraz osiedle, gdzie ekipa siedziała na schodkach. Niekoniecznie musiałoby się to dla nas skończyć jakimś uszczerbkiem na zdrowiu, ale możliwe, że wrócilibyśmy na przykład bez kamer. To jednak zawsze zależy od człowieka, a nie od miejsca. Co jednak ciekawe, bardzo wiele się dowiedzieliśmy i odkryliśmy troszkę ten cygański, hermetyczny świat. I celowo użyłem tutaj tego słowa, ponieważ w Polsce kojarzy nam się ono źle, a wręcz obraźliwie, ale jak się dziś dowiedzieliśmy, to wcale tak nie jest i nawet oni sami siebie tak określają. Pamiętajcie jednak na koniec, że my nigdy nie oceniamy żadnej grupy społecznej, a jedynie pokazujemy, jak naprawdę wygląda życie w miejscach uważanych za niebezpieczne. Opinie pozostawiamy wam. I tutaj kończy się nasza wyprawa po jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic w Europie, w Rumunii i w Bukareszcie. Była możliwa dzięki Aleksowi, także jeżeli chcecie przeżyć coś podobnego, sprawdzajcie opis tego filmu, tam będzie link do strony, gdzie możecie spotkać się z Aleksem. Czy tutaj było niebezpiecznie, czy nie? No mówiąc tak szczerze, byliśmy już w paru dzielnicach i ta nie należała rzeczywiście do tak najbezpieczniejszych. Dziękujemy wam za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Bardzo dobrze. Thank you very much, Alex. You're welcome.